Proszę Państwa, ja zacznę dzisiejsze spotkanie od odczytania trzech cytatów z Konstytucji. Pierwszym jest artykuł 10 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Mamy prawo do sprawiedliwości. Mamy prawo do sprawiedliwości. Proszę Państwa, chciałem Państwu przeczytać w tej chwili oświadczenie pana sędziego Żurka, który jest rzecznikiem prasowym Krajowej Rady Sądownictwa, które przesłał specjalne, nie tylko nasze, bo zgromadzenia odbywają się w całej Polsce i to są słowa skierowane do Państwa od niego. Oświadczenie. W 1997 roku w referendum konstytucyjnym obywatele polscy zdecydowali, by Krajowa Rada Sądownictwa stała na straży niezależności sądów. Będzie sługą prawa, a nie Jarosława. Będzie sługą prawa, a nie Jarosława. Proszę parafialne. Mianowicie, proszę Państwa, ja doskonale pamiętam czasy, kiedy to władza sądownicza była na każde zawołanie aktualnie rządzących. I dzięki temu siedzieliśmy, ja na 48 godzin byłam zamykana mniej więcej raz na miesiąc w latach 80. To były straszne czasy. Wydawało się, żeśmy się z tego wyzwolili. Wydawało się, że sądy będą przestrzegać prawa i tylko prawa i będą kontrolować naszych praw jako obywateli, ale również będą kontrolować władzę. I to jest bardzo przykre zaskoczenie to, co się dzieje w tej chwili. Ja cieszę się, że Unia Europejska i w ogóle organizacje zewnętrzne wtrącają się do naszego kraju, że przypominają nam, na czym polega demokracja i prawa człowieka i mam nadzieję, że będą to czynili dalej. A oprócz spotkania z Lechem Wałęsą, bo o tym już kolega powiedział, 23 marca będzie spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem. Przyjeżdża tutaj specjalnie z Ukrainy, bo teraz Ukrainie pomaga ustawić reformy gospodarcze. Przyjeżdża do nas i 23 marca, to jest czwartek o godzinie 17 w Wyższej Szkole Administracji, będzie do Państwa dyspozycji. Także już proszę zarezerwować sobie ten termin. Dziękuję. Ja jeszcze jedno ogłoszenie na koniec. 8 marca organizowany jest strajk kobiet na całym świecie. Z tego co wiem, w Bielsku właśnie tutaj na Placu Dobrego ma też odbyć się manifestacja. Niestety nie pamiętam o której godzinie, nie wiem czy godzina została już wyznaczona, ale proszę śledzić wiadomości i zapraszam serdecznie 8 marca. Marca manifestacja kobiet tutaj o której godzinie? Ja się godzinie? 17, ale to jest niepotwierdzona godzina, więc proszę śledzić wiadomości. 8 marca strajk kobiet ogólnoświatowy, a my tutaj spotykamy się na Placu Dobrego. Szanowni Państwo, również pistolet.